Czas jest więc niczym innym jak przepływem zmian, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Czyli jedyną stałą w tej obrazkowej rzeczywistości jest fakt zmiany, ciągłego ruchu. Wszystko wokół nas jest w nieustannym procesie i to od stanu naszej świadomości zależy, czy dana zmiana będzie nam służyć, czy nie. Czyli mówiąc z perspektywy przeciętnego zjadacza chleba, jest ona oceniana jako dobra lub zła. A więc jedyną stałą, jedynym pewnikiem w zjawisku zwanym przez nas życiem jest ruch, zmiana. Dzięki tej czasowej iluzji jesteśmy w stanie podnieść świadomość w tej grze na wyższy poziom. Nie kończy się ona w momencie uświadomienia sobie tego zjawiska, lecz kontynuowana jest w innym świetle na poziomie zawodostwa duchowego. W ten sposób stajemy się mistrzami w tej zabawie, którzy w każdej sytuacji pozytywnej, jak również negatywnej interakcji z innymi widzą błogosławieństwo i możliwość, szansę na zbijanie się w duchowej jakości ponad dotychczasowy żywot. Jakość naszego szczęścia to jakość naszych reakcji w akcji, ale tego w szkole ci nie powiedzą. Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.